Dobre informacje dla najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza. Grupa Positive Ways chce spełnić ich marzenia i przekazać zebrane przez siebie środki finansowe najbardziej potrzebującym. Cele nie są z góry określone, wsparcie może trafić praktycznie do każdego i na każdy cel. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tej pomocy, natomiast jeżeli ktoś nas poprosi, nie wiem, o 50 tysięcy na operację i faktycznie jest to uzasadnione, to będziemy takie przelewy robić. Aby skorzystać z możliwości uzyskania wsparcia finansowego, trzeba wypełnić wniosek. Dostępny jest na stronie internetowej Nowego Sącza, a wypełnienie go jest niezwykle proste. Oprócz danych osobowych trzeba wpisać również wnioskowaną kwotę, jej przeznaczenie oraz krótkie uzasadnienie celu. Potrzebne jest również oświadczenie dotyczące dochodu na osobę w rodzinie, ale nie warunkuje ono w żaden sposób przyznania środków. Panowie przeznaczyli niebagatelne kwoty na to, żeby wesprzeć najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza. I może być to szerokie wsparcie. Może komuś nie starczyć pieniążków na to, żeby kupić dziecku wymarzony rower. Może laptopa. Może spożytkować jakieś środki na edukację. I też to, co jest ważne dla panów z Positive Ways, to kwestie zdrowotne. Być może ktoś nie ma na leki dla swojego dziecka. Być może potrzebny jest jakiś zabieg lub operacja, gdzie trzeba jakiegoś dofinansowania. Na zgłoszenie do udziału w programie, czyli wysłanie wypełnionego wniosku na adres mailowy prezydent@nowysacz.pl jest czas do przyszłego poniedziałku, do 26 lipca. Później wnioski będą weryfikowane. To nie jest żadna bariera. Tu można składać wnioski. Każdy może taki wniosek składać. Również te osoby, które być może zarabiają troszkę więcej niż ta średnia nowosądecka, ale czasem te potrzeby są właśnie, tak jak tutaj pan Krzysztof powiedział, no bardzo duże, tak? Bo na przykład są to zabiegi operacyjne albo drogie leki. No i wtedy to przekracza możliwości nawet dobrze zarabiających osób. To nie pierwsza akcja grupy Positive Ways w Nowym Sączu. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu jej członków udało się zebrać i przekazać kwotę 170 tysięcy złotych na Stowarzyszenie Nadzieja. Wtedy usiądziemy z panami z Positive Ways, podejmiemy decyzję, kto otrzyma te środki i dlaczego. Tak jak powiedziałem, panowie chcą szerokiej palety wsparcia dla dzieciaków z Nowego Sącza. A grupa Positive Ways to połączenie wspólnej pasji do samochodów i chęci niesienia pomocy chorym dzieciom. Od 2013 roku skupia ona właścicieli sportowych samochodów.